8 lipca wspominamy świętego Eugeniusza III, papieża. Bernard Paganelli prawdopodobnie pochodził spod Pizy. Był przeorem klasztoru w Pizie, a w 1128 roku został administratorem biskupstwa. W roku 1134, w czasie zwołanego do Pizy synodu, zetknął się zapewne ze świętym Bernardem. Porzucił wtedy swe dobra i został mnichem w Clairvaux. Spełniał tam bardzo niskie posługi, ale święty Bernard wysłał go wkrótce na czele gromady mnichów do Italii dla objęcia ofiarowanych tam opactw. Początkowo Bernard kierował klasztorem pod Farfą, potem z woli Innocentego II przeniósł się do opactwa świętego Anastazego przy źródłach salijskich pod Rzymem. Wieczne miasto było wówczas pełne niepokojów i zamieszek. Po śmierci Lucjusza II kardynałowie zebrani w pośpiechu wybrali jego następcą Bernarda, chociaż nie należał on do świętego kolegium i nie był biskupem. Nowo obrany papież przyjął imię Eugeniusza III, został pierwszym cystersem na tronie papieskim. Po swoim wyborze nie zrezygnował on z noszenia habitu. Zaraz po objęciu urzędu Piotrowego musiał oddalić się ze wzburzonego miasta i przyjął skarę na Farfie. Pośród zmiennych kolei próbował uspokoić Rzym, w czym wspierali go kardynałowie oraz ludność Kampanii. Już jednak w roku następnym musiał znowu opuścić miasto. Tymczasem do Eugeniusza doszły złe wieści z Ziemi Świętej. Papież zabrał się więc do zorganizowania wyprawy krzyżowej. W istotny sposób pomagał mu w tym jego duchowy mistrz, święty Bernard. W roku 1147 papież odwiedził Lyon, Cluny, Dijon, gdzie witał go uroczyście Ludwik VII. Następnie przebywał w Paryżu, a 10 czerwca 1148 roku wręczył królowi proporzec krzyżowców. Następnie poprzez Auxerre, Citeaux i Verdun pojechał do Treviru, nadal w towarzystwie świętego Bernarda. Uczestniczył następnie w synodzie w Reims, udał się jeszcze raz do Clairvaux, aż wreszcie powrócił do Italii, ale do wzburzonego Rzymu nie dotarł. Zatrzymał się w Viterbo. Tymczasem ogłoszona przez papieża krucjata okazała się fiaskiem. Król francuski i święty Bernard podjęli więc przygotowania do następnej. Nie było to pomyśli Eugeniusza, ale w końcu projekt zatwierdził. Jednak na projekcie wszystko się skończyło. Nie lepiej miały się też sprawy w Italii. Nie mogąc osiąść w Rzymie, papież przebywał w Albano, Segni i Ferentino. Dopiero pod koniec 1152 roku, wezwany przez lud samego Rzymu, wrócił do swego pałacu na Lateranie. Reszta dni upłynęła mu we względnym spokoju. Zużytkował je dla dobra kościoła, będąc jak poprzednio w ścisłej łączności z Bernardem. Jemu to dedykował serię listów zebranych w Traktat de Consideratione. Jemu też nie szczędził rad i uwag, które nie zawsze były dyskretne, ale też nie zawsze znajdowały spodziewany posłuch. Korzystając z nich, papież zachował wyraźnie niezależność sądu i poczynań. Oddaliwszy się w czasie letnich upałów z miasta, Eugeniusz zmarł po krótkiej chorobie w Tivoli 8 lipca 1153 roku. Jego kult, żywy zwłaszcza u cystersów, zaaprobowano dopiero w roku 1872. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Eugeniusz, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.